Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj dzień 13. 13 dzień naszej podróży, 30 dni z jogą w domu. Cieszę się, że jesteście ze mną. Miło mi was zawsze gościć. Dzisiaj temat przewodni: transformacja. Transformacja, czyli proces, w którym się przeobrażamy, w którym zachodzą zmiany. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, tak bardzo angażujemy się w różne rzeczy, jest tyle do zrobienia zawsze wokół, że łatwo oderwać się od siebie, stracić ze sobą kontakt. A kiedy jesteśmy w procesie, myślę, że każdy z nas jest w jakimś procesie, tak naprawdę na co dzień jesteśmy w procesie jakiejś transformacji. Tylko po prostu czasami tego nie zauważamy, bo jest tyle rzeczy dookoła, tyle wyzwań na co dzień, tyle zadań do zrobienia. Ale chciałabym, żebyśmy zastanowili się nad tym, każdy z nas, jeżeli oczywiście mamy na to ochotę, w jakim momencie teraz jesteśmy, czego ta transformacja może dotyczyć. Bo możemy zauważyć zmiany na poziomie swoich potrzeb, czy zmiany jakichś aspektów naszego charakteru, zmiany poglądów, zmiany schematów postępowania, zmiany nawet tego odczuwania różnych sytuacji zewnętrznych. Więc transformacja to jest proces w jakimś odcinku naszego życia, w którym może zachodzić szereg zmian i to na różnym poziomie. Synonimem transformacji może być też rozwój. No więc możemy na transformację spojrzeć jako na swój własny rozwój. Zachęcam do takiej refleksji, tak rzucam jako temat na tą lekcję, na to spotkanie nasze. Zamknijmy na sekundkę oczy, dosłownie na chwilkę, żeby złapać ze sobą kontakt z własnym oddechem, uświadomić go sobie. Może to jest moment, kiedy dopiero usiedliśmy po różnych czynnościach, szeregu różnych czynności. Więc dajmy sobie taki moment na to, żeby złapać oddech. I wystarczy. I przejdźmy do klęku podpartego. Zrobimy sobie kocie grzbiety, ale troszkę w innym wydaniu. Na wdechu otwieramy się, a z wydechem powiedzmy, że prawie przedramię na matę, lewą dłonią odpychamy się i mocno grzbiet w górę do sufitu i znowu wdech. I z wydechem drugie przedramię, a tą drugą ręką odpychamy się. I jeszcze raz w górę wdech i wydech. I w górę wdech i wydech. I jeszcze raz i wydech. I chwilę zostańmy w tej pozycji. Spod pachy możemy spojrzeć sobie na sufit. Mocno zaokrąglony grzbiet. Przedramię na macie, mocno z lewej dłoni. I w górę wdech. I na drugą stronę. Lewe przedramię na macie. I mocno odpychamy się z prawej dłoni, żeby poczuć, jak nam się tu otwiera, wszystko rozciąga. Transformuje. I wystarczy. I lewa noga w tył, wdech
I wydech. Wydech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. I teraz przenosimy tą nogę do boku. Lewa noga do prawego boku. Prostujemy. I kładziemy na macie. Prostujemy. Kładziemy na macie. Jeszcze raz do boku. I kładziemy. I ostatni. I kładziemy. I wracamy tą nogą. Rozciągamy ją. Uginamy. I kładziemy sobie kolano tutaj między piętą, a tu gdzieś zaczyna się łydka w takim dołku. I teraz prawą dłonią możemy sięgnąć i położyć sobie dłoń na stopie. I wystarczy. I teraz tą stopę przenosimy do tyłu, na prawą stronę. Z prawej dłoni mocno odpychamy się w górę i otwieramy lekko biodro do przodu. Tutaj pięknie możemy poczuć, jak nam się cały ten obszar otwiera. I jeszcze chwilkę, jeszcze otwieramy. I wystarczy. I druga noga. Wdech. I z wydechem do przodu kolano. Wdech, sięgamy. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. Teraz przenosimy nogę do boku. Rozciągamy, prostujemy. I kładziemy na macie, rozluźniamy. Rozciągamy. I kładziemy na macie. Rozciągamy. I ostatni raz. I powrót. I znowu noga w tył, w tył, w tył, w tył. Uginamy nogę, kolano w tym dołku. I przenosimy lewą dłoń na stopę. Otwieramy sobie klatkę piersiową. Jesteśmy w takim skręcie. I teraz na chwilę się do Was odwrócę, stawiając stopę z boku. Jestem na lewej dłoni i prawą sięgam w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Otwieram całą prawą stronę wokół kolca biodrowego. I wystarczy. Krzyżujemy stopy i siadamy sobie. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. I tutaj może być tak, że ten siadź skrzyżny powoduje, że nasze kolana są troszkę wyżej. Więc nie szkodzi. Robimy tak, jak na dzisiaj nasze ciało jest gotowe. Spróbujmy ustawić nogi tak, żeby lewa noga była bardziej z przodu. Lewa noga bardziej z przodu. Jeżeli mamy kolana wysoko, to tak zostajemy. Jeżeli czujemy, że one nam schodzą w dół, to im pozwalamy. Jeżeli tą nogę z przodu, czyli lewą, możemy ułożyć na kolanie w takim siadzie skrzyżnym, troszkę bardziej wymagający, to też tak robimy. Ale każdy z nich jest tak samo dobry. Po prostu nasze ciało jest gotowe dzisiaj na tyle. Prawą dłonią łapiemy za lewe kolano, nawet jeżeli jest tak wysoko. Skręcamy się i lewą ręką sięgamy za głowę. Tak? Jeżeli mamy kolana opuszczone, to schodzimy troszkę niżej i lewą dłonią za głowę. Jeżeli stopę mamy na kolanie, układamy się, łapiemy, schodzimy niżej i za głowę, za głowę. I teraz przechodzimy na lewą stronę do takiego skrętu, obniżając troszkę pozycję i znowu zmieniamy. I wdech, i wydech. I jeszcze raz wdech.
I wydech. I ostatni raz. I wydech. I teraz uwaga, przejdziemy sobie do pozycji, która się nazywa skorpion, taki wariant skorpiona. Dłońmi przechodzimy przez prawą stronę na matę, schodzimy w dół, lewą nogę unosimy, przekręcamy się, opierając stopę o udo. Pozycja wariant skorpiona. Stopa w powietrzu, flex. Jesteśmy w takim dość wymagającym skręcie. I wystarczy. Lewa noga w górę, odpychamy się. Wracamy do siadu skrzyżnego. Na chwilę dłonie do przodu, jeżeli to jest możliwe. I wystarczy. I teraz lewą stopę stawiamy, prawa noga do przodu, dłonie na macie i w górę wdech i rozluźnienie. Wdech i kolano do czoła. I jeszcze raz wdech i wydech i ostatni raz i wydech. I znowu siadamy. W siadzie skrzyżnym i teraz prawą nogę mamy z przodu. I znowu mogą być te kolana wyżej, więc łapiemy sobie lewą dłonią za kolano i prawą ręką przechodzimy na lewy bok. Albo schodzimy niżej, jeżeli to jest możliwe. Wtedy schodzimy też tułowiem niżej i prawą ręką do boku. Albo znowu do takiego siadu, gdzie stopę mamy na kolanie, na udzie i wtedy schodzimy jeszcze niżej i prawą ręką sięgamy i przechodzimy na prawy bok, skręcamy się. Wrócę się do Was. Prawa ręka za głową i skręcamy się. I jeszcze raz. I skręcamy się. I ostatni. I skręcamy się. Prawa noga jest u góry. I teraz dłonie przenosimy przez lewą stronę. Prawa noga z góry wędruje do góry. Lewa się unosi i opieramy się udem o stopę prawej, stopa prawa flex. Jesteśmy w takim skręcie, dość wymagającym, ale jakiś proces może transformacji teraz następuje w naszym ciele dzięki tej pozycji. Rozwój następuje tylko wtedy, kiedy wykraczamy poza to, co normalne dla nas, to, co zwykłe, dostępne. Transformacja jest wtedy, kiedy wpuszczamy w życie coś, czego do tej pory nie było. Na przykład tę pozycję, wariant skorpiona. I wystarczy. Pomagamy sobie. Wracamy do siadu skrzyżnego, takiego, lub jeżeli mamy wysoko kolana, to przechodzimy dłońmi tylko tyle, ile czujemy. Przenosimy dłonie do przodu tylko tyle, ile to jest możliwe. I wystarczy. I teraz dłonie do tyłu. Prawą stopę stawiamy na macie. Odpychając się dłońmi, prostujemy lewą nogę. To jest wdech.
I z wydechem puszczamy biodra, czoło do kolana. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. I wystarczy. Głęboki wdech i wydech. Sprowadzamy oddech do naturalnego. Zawsze sprzyja temu wydłużanie wydechu. Transformacja. Zachęcam, żeby poprzyglądać się sobie, gdzie jesteśmy w tym procesie, jakie zmiany nastąpiły i co w związku z tym odczuwamy, jak nam z tym jest. Dziękuję Wam dzisiaj za obecność, za to, że mi towarzyszyliście i zapraszam na kolejny dzień.